Moi drodzy, kontynuujemy naszą lekturę dziejów apostolskich. Tekst, który został przed chwilą przeczytany, a obejmujący wiersze od 13 do 31, czwartego rozdziału dziejów apostolskich, składa się z dwóch części. Pierwsza, od 13 do 22 wersetu, to część narracyjna bardziej. Druga część tego, tej perykopy to wyraźna modlitwa, bardzo piękna w swojej treści i niezwykle głęboka. Uczniowie Piotr i Jan, Piotr, książę apostołów, autorytet władzy w kościele, i Jan. Umiłowany uczeń Chrystusa i autorytet reprezentujący charyzmaty Kościoła, stają przed członkami Sanhedrynu, o czym za chwilę. A członkowie Sanhedrynu widzą, że są to ludzie prości, niewykształceni, greckie agrammatos, ludzie prości, idiotes, z tego Wyrażenia greckiego pochodzi bardzo pejoratywne polskie, oczywiście, idiota, ale w tekście greckim, w języku greckim, w obszarze greckim, idiotes to, to przede wszystkim amator, niespecjalista, ktoś niepiśmienny. Józef Flawiusz używa tego wyrażenia idiotes. Jako terminu określającego osobę nieumiejętną w mówieniu przede wszystkim. Podobnie zresztą czyni to święty Paweł. Ale jednocześnie ci agramatos, niewykształceni, i idiotes są ludźmi niezwykłej em, elokwencji i jednocześnie pewności, co do tego, co wypowiadają, właśnie ta niezwykła elokwencja i pewność odwaga w języku greckim nazwana została terminem parezja. To jest niezwykle ważny termin, który pojawia się w tej naszej perykopie aż trzy razy w trzynastym wersecie, a potem w wersecie 29 i 31. Parezja to jest jakaś śmiałość, zdolność powiedzenia wszystkiego otwarcie, nawet jeśli ktoś ze słuchaczy może być przeciwny temu, co słyszy. W kulturze greckiej ta parezja, taka śmiałość, to była cecha charakterystyczna dla ludzi wolnych, do obywateli greckich wolnych, w przeciwieństwie do niewolników. Ale chodzi tutaj o szczególną śmiałość. Nie jest to bezczelność, nie jest to arogancja, nie jest to opryskliwość, brak szacunku, nie jest to oczywiście żaden tryumfalizm, jakieś hojractwo. Nie chodzi o brak taktu, nie chodzi o nadęcie, o jakąś hała, hałaśliwość czy kąśliwość, nie chodzi o ubliżanie. Chodzi o coś bardzo pozytywnego. Chodzi o umiejętność odważną, ale także pełną, pełną godności i poszanowania wobec innych, wyrażania w sposób pewny prawdy, którą człowiek przeżywa w sercu. A więc w tej postawie niewykształconych i prostych Piotra i Jana, zwykłych rybaków, którzy spotkali jednak Jezusa, jest wielka godność pewność i elokwencja, które mają swoje źródło w Duchu Świętym. Ci apostołowie nie są wykształceni są laikami to są rybacy. Oni nie uszczęszczali na żaden wydział teologiczny, ale przemawiają w sposób przekonujący i uargumentowany logicznie, chociaż, po ludzku sądząc, wcale nie byli przygotowani do takiej roli. Właśnie z tego powodu członkowie Sanhedrynu dziwili się. Dziwili się również z innego powodu. Dziwili się z tego powodu, że apostołowie byli z otoczenia Jezusa. Znaczy, dziwili się, że, że nagle przemawia ktoś, kto ma coś do powiedzenia w imieniu człowieka, który został przecież kilka tygodni temu zabity. Oni są z otoczenia Jezusa. Bardzo pięknie podkreśla ten fakt św. Łukasz w wersecie 14. Byli, ra, byli razem z Jezusem. Byli razem z Jezusem. Chrześcijanin jest kimś, kto jest z Jezusem, to znaczy jest zawsze w towarzystwie Jezusa. Tu nie chodzi o, 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 tylko o księży, o kapłanów, o apostołów. Chrześcijanin jest kimś, kto stale przebywa w swojej pewnej relacji, więzi z Jezusem Chrystusem. Nie chodzi o to, by, aby, by tylko wierzyć Jezusowi, czy też wierzyć w Jezusa. Niektórzy są tacy i dzisiaj. Wierzą w ideologię chrześcijańską, lecz nie są z Jezusem. Chrześcijaństwo może stać się ideologią. Co więcej, używają tej ideologii, aby dominować, ale nie są z Jezusem, nie są w więzi osobistej z Jezusem. Czym innym jest wiara w słowo Jezusa i Jego moc, a czym innym jest bycie z Jezusem, który posiada. Prorocką wolność dania życia za prawdę, oddania życia za prawdę. Być Jezu z Jezusem znaczy stać się, albo stawać się jak Jezus. Jest obok nich, obok tych dwóch ludzi, Piotra i Jana, stojących. Właśnie ten uzdrowiony człowiek. Estota, greckie, stojący. Ten wyraz stojący, oczywiście, grecki wyraz pochodzi również od tego czasownika Istemi, który używany jest w Nowym Testamencie na określenie zmartwychwstania. Jeden z tych dwóch głównych istemi i Egeiro, prawda? A więc ten ten uzdrowiony człowiek stoi, jest niejako stały, tak jak niejako stały po swoim grzechu, zdradzie, po powrocie do wspólnoty, po odtworzeniu tej wspólnoty w Wieczerniku są również Piotr i Jan. Oni wszyscy stoją. Teraz razem z Piotrem i Janem Stoją, stoją, stoi ten człowiek uzdrowiony, można powiedzieć w pewnym sensie, takim duchowym sensie oczywiście, z martwych stały. Człowiek, który, który, jak pamiętamy, od, od łona matki był człowiekiem chorym, nie mógł chodzić, i który został wprowadzony przez Piotra i Jana, oczywiście mocą Ducha Świętego, do świątyni. I zobaczmy, że pierwszą rzeczą, jaką Jaka, jakiego, jaka spotkała tego człowieka bezpośrednio po uzdrowieniu, to było więzienie, ponieważ on razem z Piotrem i Janem został przez Sanhedryn uwięziony na jedną noc. Więc za to swoje zmartwychwstanie, za tą swoją, za tą swoją Przynależność do Chrystusa musiał od razu właśnie zapłacić bardzo konkretną cenę. Sanhedryn. Piętnasty werset mówi nam właśnie o, o Sanhedrynie. Oczywiście my mamy jakieś pojęcie, czym jest Sanhedryn. To było takie gremium bardzo ważne w starożytnym Izraelu czasów Jezusa. Jest to Słowo greckie, synedrion dokładnie, które oznacza grupę siedzących razem dosłownie, ale chodzi o, o, pewną, o określenie pewnego gremium oficjalnego, pewną radę religijną w Jerozolimie, która składała się z 70 członków plus jednego, jeden przełożonych tych 70. I, I którzy sprawują, oczywiście, oficjalną, mają oficjalną władzę religijną i polityczną nad Izraelem, nad całym ludem izraelskim. Kiedy apostołowie i ten uzdrowiony człowiek zostali wyprowadzeni, Sanhedrin, całe to gremium zastanawia się, co zrobimy z tymi ludźmi. Co zrobimy? Z jakimi ludźmi? No, przynajmniej z Piotrem i Janem, ale, ale tutaj to określenie z tymi ludźmi to może dotyczyć także. Y tego uzdrowionego człowieka, a nawet szerzej z tymi wszystkimi, którzy poznali imię Jezusa Chrystusa. A więc a jest ich całkiem sporo już w Jerozolimie, bo jeśli się dobrze przeliczy od początku em, dziejów apostolskich, to około 8 tysięcy. Co zrobimy z tymi ludźmi? Zauważmy, że ten znak, który, którego świadkami stali się również członkowie Sanhedrynu jest jawny dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy właśnie. Uzdrowienie choromego człowieka, choromego żebraka, stało się w Jerozolimie sprawą powszechnie znaną. I nawet Sanhedryn musi przyznać, że dokonał się cud. W efekcie ta to, to, to postawa Sanhedrynu ujawnia zatwardziałość serc tych ludzi. Co mam uczynić innym? Co mam uczynić, aby drugi zamilkł, aby, aby tego drugiego sobie podporządkować? Nie, nie pytają, co muszę zrobić, co musimy zrobić my sami, co mamy zrobić ze sobą. Aby być sprawiedliwymi, sprawiedliwie sprawować rządy w Izraelu. Ale pytają się, co mamy uczynić z drugimi, aby mieć ich w ręce, aby nimi, można powiedzieć, nawet manipulować. Nie jest jasne również, co oznacza to małe słówko właśnie to, w wersecie 17. Aby w większym stopniu nie rozeszło się to wśród ludu, zabrońmy im i tak dalej. Ten wyraz to może oznaczać oczywiście znak, cud, który się dokonał i którego konsekwencje czy rezultatu są oni również świadkami. Ale to to może oznaczać również wiedzę, o cudzie albo o wpływie, jaki ten cud wywarł na ludność Jerozolimy. Bardzo charakterystyczne jest też również i, i to, że w całej w tej wypowiedzi Sanhedrynu brakuje bezpośredniego i jasnego użycia imienia Jezus. Oni wyraźnie unikają tego imienia. Z Cały Sanhedrin unika tego imienia, co więcej, zakazuje uczniom wypowiadać się w to imię. Tutaj werset 18 o tym mówi. W ogóle nie przemawiać, w ogóle nie wolno im mówić głośno. Tutaj język grecki również nam bardzo precyzyjnie podaje, że chodzi o głośne wypowiadanie tego imienia. Wyraz grecki o tym, o tym świadczy, użyty właśnie w tym osiemnastym wersie. Piotr odpowiada, właściwie razem odpowiadają, nie wiadomo jak to zrobili razem, ale w każdym razie jeden, jednemu i drugiemu przypisane zostało przez świętego Łukasza takie stanowisko. Czy słusznie jest przed Bogiem słuchać raczej was niż Boga? Osądźcie sami. My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Co oni widzieli, co słyszeli? No, oczywiście słyszeli i widzieli Jezusa Chrystusa. On do nich przemawiał w czasie swojej ziemskiej misji, ale oni także widzieli Chrystusa z zmartwychwstałego. I to chcą, o tym chcą mówić i, i, i czują wewnętrzny imperatyw do tego, żeby głosić to, czego oni sami stali się świadkami. Co więcej, to ta wypowiedź Piotra i Jana podkreśla bardzo ważny aspekt również w życiu chrześcijanina, mianowicie posłuszeństwo sumieniu. Dodajmy dobrze ukształtowanemu sumieniu. Piotr i Jan nie zapominają o uznaniu autorytetu przywódców religijnych. Pamiętamy z ubiegłego tygodnia, jak bardzo pięknie, jak bardzo szlachetnie. Em, em, Wypowiadał się Piotr, nie naruszając godności tego, tych ludzi starszych i uczonych w piśmie, i sanhedrynu. Natomiast wiedzą również i wyrażają to na zewnątrz, że większym autorytetem od zewnętrznej władzy, czy to religijnej, czy władzy politycznej, a zatem sanhedrynu. Większy autorytet ma sumienie, prawe sumienie. I oni nie oddadzą tego swojego sumienia żadnej władzy, ani religijnej, ani politycznej. Werset 20 Piotr odnosi się właśnie tutaj do wizji zmartwychwstałego Chrystusa. Tak jak wspomniałem. A zatem z całym szacunkiem, ale śmiało przeciwstawia się Piotr i Jan władzom Izraela religijnym i politycznym. I teraz przechodzi do modlitwy. Dochodzi do modlitwy, która rozpoczyna się w zasadzie od 24 wersetu, ale piękny jest również to, ten 23 werset, który informuje, że po uwolnieniu Piotr i Jan wrócili do swoich. Łukasz nie podaje nam, gdzie znajdują się ci swoi, tak? ta, ta wspólnota, do której przynależą. Nie podaje żadnych. Informacji, żadnych wskazówek, gdzie znajdują się towarzysze apostołów, ani ilu ich było. Ale my cały czas pamiętamy, że to grono ludzi, który, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i przyjęli no, wiarę w Niego, przystąpili do apostołów, jest już bardzo duże, bo, bo jak wspomniałem przed chwilą, ogarnia, obejmuje około 8 tysięcy osób. No, przypuszczalnie tutaj w tym ten, ten werset 23, nie pisząc ten werset 23 Łukasz nie miał na myśli wszystkich 8 tysięcy, ale no, wraca do swoich, to jest bardzo piękne, wraca do wspólnoty, którą, jak pamiętamy, Odrestaurował, odrodził, odtworzył, zrekonstruował sam Jezus Chrystus i wspólnoty uczniów, którzy przystąpili do tej właśnie odrodzonej wspólnoty Jezusa Chrystusa po zesłaniu Ducha Świętego. I tu warto zatrzymać się na chwileczkę, właśnie nad koncepcją wspólnoty. Wspólnota to jest miejsce, gdzie każdy czuje się, Bratem, siostrą, ale także jak dzieckiem, dzieckiem tego samego ojca. My realizujemy swoją chrześcijańską tożsamość jedynie we wspólnocie z braćmi. Wspólnota nie jest dla nas chrześcijan, chrześcijan czymś opcjonalnym, czymś dowolnym. Przeciwnie, jest miejscem koniecznym, w którym przeżywamy naszą właśnie naszą chrześcijańską tożsamość. Nikt nie jest chrześcijaninem ani dzieckiem Bożym sam w pojedynkę, w oderwaniu od drugiego. Gdyby ktoś tak mniemał, nigdy nie byłby w pełni chrześcijaninem. Gdyby ktoś mniemał, że przynależy do Chrystusa i do wspólnoty w oderwaniu od innych, w istocie rzeczy mu można byłoby powiedzieć, że przynależy faktycznie do jakiejś sekty antychrześcijańskiej. Jeżeli chrześcijanin odrzucałby choćby jednego, odrzuca Boga, który stał się ostatnim ze wszystkich, a więc. Wszyscy jesteśmy wezwani do tej samej misji wobec ostatniego ze wszystkim, jeśli tylko spotykamy z Chrystusa Pana, jeśli żyjemy z nim w więzi, w, w relacji bardzo osobistej, nie tylko powierzchownej, o czym już przed chwileczką wspominałem. I teraz rozpoczyna się bardzo piękna modlitwa. Zwróćcie uwagę, że że pierwszym, pierwszym znakiem tej modlitwy, czy pierwszym słowem no oprócz wykrzyknika jest termin despota. Władca, wszech, wszechwładca, można powiedzieć, to bardzo, rzadkie, bardzo rzadki tytuł stosowany w, w odniesieniu do Boga. My oczywiście w języku polskim znowu ten grecki termin despota, no, przerobiliśmy czy nadaliśmy mu charakter typowo taki pejoratywny. No, mówimy o despotyzmie i tak dalej, ale pierwotnie. I tak jest właśnie w tym tekście, który omawiamy. Ten wyraz grecki despota podkreśla wszechwładstwo Boga. Bóg jest. To despota znaczy tak dosłownie, literalnie znaczy pan domu. I to jest bardzo piękne wyrażenie greckie, ponieważ mówi, że świat jest w pewnym sensie domem Boga. Domem, który Bóg powierzył. Człowiekowi. Bardzo interesujące rozpoczęcie tej modlitwy. I oczywiście dalsze słowa tego dwudziestego wersetu, a pierwszego, a pierwszego zdania modlitwy to jest, to jest wychwalenie tego władcy, wszechwładcy, który, który jest jednocześnie stwórcą nieba, ziemi, morza, wszystkiego, co jest w nich. Dwudziesty piąty werset rozpoczyna praktycznie, czy nawiązuje do znowu, do kolejnego psalmu, psalmu drugiego, um, oczywiście zaczerpniętego ze Starego Testamentu, um, psalmu, który. Um, który jest dosłownym cytatem, może, można nawet powiedzieć. To są dwa wersety właśnie psalmu drugiego. To jest pierwotnie był to psalm królewski, skomponowany, z, z myślą, o, o intronizacji jakiegoś króla. Nie wiemy dokładnie, o jakiego króla chodzi, chodzi o, z tą pewnością oczywiście o króla z dynastii Dawidowej. Ale Wobec tego króla, jakieś narody spiskują um, przeciw temu władcy, um, i to ich działanie tych narodów rozumiane jest jako spisek przeciwko Bogu i królowi, który jest nazwany Bo Bożym Pomazańcem. I właśnie ten psalm, starożytny psalm, zostaje tutaj, dokładnie dwa wersety tego psalmu zostają użyte przez świętego Piotra w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. I co więcej, Święty Piotr wyraźnie tutaj, cytując ten psalm, Jezusa nazywa pomazańcem. Oczywiście to jest polski wyraz pomazaniec, ale język grecki tutaj miałoby Chrystos, a hebrajski meszyjach czyli Cytując, czy cytując ten psalm, Święty Piotr chce powiedzieć, że ten Jezus z Nazaretu, który został kilka tygodni zabity, temu zabity, on jest prawdziwie Mesjaszem i jest prawdziwie właśnie pomazańcem. Christos, Christos znaczy, znaczy pomazaniec. Tak. Krótko mówiąc, Święty Piotr wyraża jednocześnie z jednej, najpierw wiarę w to, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, zapowiadany, zapowiadanym w wielu tekstach Starego Testamentu, w tym także w tym psalmie, ale jednocześnie chcę powiedzieć Święty Piotr tyle, że to, co, co przedstawia ten psalm drugi w tych dwóch właśnie wersetach zrealizowało się na Jezusie Chrystusie, który jest jednocześnie również i królem, który jest jednocześnie i królem. No, niech wystarczy tyle o tym psalmie. Ciekawsze są te dalsze wersety, od 29, ostatnie praktycznie już trzy wersety tej pięknej modlitwy. Od 29 wersetu, od tego wyrażenia A teraz, Panie. Wejrzyj, rozpoczyna się dopiero prośba. Zwróćmy uwagę, że ta cała modlitwa zebranych uczniów, wyznawców Jezusa Chrystusa że ona nic nie ma w sobie, żadnej nienawiści. Że w tej modlitwie nie ma, nie ma także prośby o uniknięcie prześladowań. To jest, to jest zaskakujące. W tej modlitwie nie ma jakiegoś narzekania, jakiegoś biadolenia. W tej modlitwie nie ma nic, co, co byłoby jakimś użalaniem się, uskarżaniem się na, na zaistniałą sytuację, na cierpienie ostatecznie, zniesławienie co najmniej, albo, albo po prostu no, trudności, na jakie napotkali Piotr, Jan i ten właśnie uzdrowiony człowiek przebywając w więzieniu. Nie ma nic z tych rzeczy. Przeciwnie jest jakaś dostojność w tej modlitwie, a przede wszystkim jest ta prośba, aby, aby uczniowie mogli głosić dalej to, co przeżywali. Wejrzyj na groźby i daj Twoim sługom głosić Twoje słowo z całą otwartością, właśnie z tą Parezja, od której rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze poznawanie tekstu. Aż trzy razy pojawia się właśnie ten termin. Na początku w tym wersecie 13, a potem w a potem 29 i 31. Godna, piękna, pełna godności, postawa, pewności, także elokwencji. Głoszenia, głoszenia Słowa Bożego. A zatem apostołowie i ci zgromadzeni razem z nimi współbracia proszą o to, aby mogli kontynuować głoszenie i nalegają bardzo mocno w tej swojej modlitwie, aby głosić całe Słowo w pełnej wolności. Oni proszą o wolność, o wolność świadectwa, aby świadczyć o prawdzie, ponieważ życie w kłamstwie nie jest niczemu, niczego warte. A właśnie ta władza, wobec której występują, Sanhedryn, jest niczego, niczego warta, bo oni, oni szukają na wszelkie sposoby próbują stłamsić tę wspólnotę, spróbują ją ograniczyć. To jest, to jest przepiękne, że, że ci apostołowie w tej swojej modlitwie uczniowie Jezusa nie proszą o ratowanie własnej skóry, ponieważ wiedzą, że faktycznie ten zyskuje życie, kto jest w stanie je stracić. Oni proszą o umiejętność głoszenia słowa w sposób wolny, pewny, elokwentny jednocześnie, z zachowaniem zgodności własnej i Drugiego człowieka. A zatem możemy powiedzieć, że to prześladowanie, jakiego doświadczyli Piotr, Jan i ten ledwo co uzdrowiony człowiek, to zamiast obezwładniać ich wszystkich, to prześladowanie pobudziło ich i całą wspólnotę do aktywności i działania. Ta modlitwa, którą wypowiadają, nie zamyka ich w strachu. Ona jest prośbą o pomnożenie przejawów życia. Oni proszą, by nie, by nie zostali niczym zastraszeni, pokonani przez zło, ale proszą, aby mogli sprzeciwić się złu, któremu wielu jest posłusznych. I to jest bardzo piękne w tej, w tej właśnie modlitwie. I całość kończy się wreszcie. Napełnieniem duchem świętym. Zauważcie, że przecież w pierwszym rozdziale mieliśmy do czynienia, w pierwszym rozdziale dziejów Apostolskich, mieliśmy do czynienia z zesłaniem ducha świętego, z pięćdziesiątnicą. Tutaj ponownie święty Łukasz mówi, zostali napełnieni duchem świętym. A zatem następuje w tym całym wydarzeniu jakby kolejna pięćdziesiątnica. Kolejne wylanie Ducha Świętego. Tamto pierwsze wylanie podczas tej pięćdziesiątnicy, w którym, rozp którym rozpoczyna się opis dziejów apostolskich, była przedstawiona w sposób bardzo obrazowy. Pamiętamy wiejący wiatr, światło, języki ognia, grzmot i tak dalej. A teraz sposób bardzo taki skromny, co najmniej umiarkowany. Jest dom, modlą się. Trzęsienie ziemi. Cała ta perykopa kończy się zatem ponownym wylaniem Ducha Świętego. Ta wspólnota, którą tworzą Piotr i Jan, uzdrowiony i inni bracia wierzący w Jezusa Chrystusa, doznają kolejnego wstrząsu, jakiegoś wewnętrznego imperatywu, który nie pozwala ich im już zamykać się w ustalonych strukturach ale przeciwnie wyrzuca ich można powiedzieć na zewnątrz wspólnota którą oni tworzą i którą my dzisiaj tworzymy jako kościół przez wielkie K nie może zachowywać się jak oblężona forteca kościół wspólnota nie może zachowywać się jak nie, nie może obwarowywać się murami, a tym bardziej, tym bardziej nie może uznawać się za lepszych od innych. To byłoby, to byłoby, no to byłoby jak, jakiś poważny brak istoty Kościoła, po, poważny brak jakiejś istotnej cechy Kościoła. Wspólnota, którą tworzymy, nie jest wspólnotą ludzi czystych, ludzi bezgrzesznych. To byłaby sekta. My wszyscy jesteśmy grzeszni. Kościół jest święty i grzeszny jednocześnie. Święty w swoim pochodzeniu przez obecność Jezusa Chrystusa i grzeszny w swoich członkach, bo wszyscy, jak tu jesteśmy, począwszy ode mnie, jesteśmy grzeszni, jesteśmy słabi. Gdybyśmy teraz zaczęli sobie tworzyć wspólnotę ludzi czystych, niedotkniętych grzechem, to byłaby wspólnota fikcyjna, to byłaby wspólnota, no można powiedzieć, faryzejska, obłudna. Tak więc przedstawiają się najważniejsze tematy tej bardzo interesującej perykopy, składającej się, jak już mówiliśmy, z dwóch części: części narracyjnej, i potem tej pięknej części modlitwy, którą ta, ta wspólnota, pierwotna wspólnota chrześcijan jerozolimskich tworzy.